spotkanie będzie Włodzimierz Szalanowicz. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Spotkanie rozpoczęte. Dany. Kryścito. Dany. Udane podanie. No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. Pablo Cezar Aymar. Gaitan. Ależ niesamowity atak obrońcy. I piłka trafia do obrońcy. Kryścito. Bystrow. Dany. Zirjanow. Dany. Bystrow. Denisow. Aniukow. Dobrze i przejął. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Bystrow. To chodziło. Coś niesamowitego, ale obrona. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Capdevila. Dośrodkowanie. No tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Piękny gol. Ależ urwał się spod opieki i głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Widać, jak perfekcyjnie opanował grę głową. Kryścito. Dany. Pusti. Kryścito. Zirjanow. Ależ ładne, techniczne zagranie. Denisow. Zirjanow. Dośrodkowanie. Ach, kapitalne podanie. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Herżakow. Bystrow. No, dobra okazja będzie. Uderza! Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten rajd. Brawa dla bramkarza. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nie udało im się wykorzystać rzutu rożnego i teraz rywal przy piłce. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Dobrze podał. Rzeczywiście dobre podanie. No prosto w bramkarza, nie przemyślał tego uderzenia. Avi Garcia. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Bruno Cezar. Pablo Cezar Aymar. Ładne dogranie.
Ale strata i obrońca przerywa tę akcję. W ostatniej chwili przejęli. A teraz przy piłce Pablo Cesar Aimar. To może być bramka. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Piłka uderza arbitra. I brawo, piękny wolej. Tak jest, piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Po tym golu mamy remis. Znakomite dośrodkowanie. Sędzia kończy pierwszą połowę, remis 1-1. Do przerwy wynik jest remisowy i trudno wskazać wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Zobaczymy, czy przerwa przyniesie jakieś zmiany w taktyce zespołu. Bruno Cesar. Capdevila. Piękne podanie. Ciekawie się to rozwija. Zdecydował się na strzał. Udanie zablokowali ten strzał. Groźnie, ale zdążyli na czas. Świetnie zagrał. No brawo, świetne wyjście z wodem. Uderzenie w stronę bramki. Szkoda, nie udaje mu się trafić po raz drugi. Ale będzie nadal na pewno próbował. Bruno Cesar. Doskonale. Lizdek arbitra dyktuje 11. Mamy zmianę, słusznie, jest remis w tym spotkaniu. Jest druga połowa. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Mamy gola, proszę Państwa. Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że on musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. Strzelił nie do obrony. Zirjanow. Denisow. Aniukow. Przy piłce gracz niezwykle wytrzymały, pracowity, świetny w defensywie i ofensywie. Udane podanie. Strzela, broni i grają dalej. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Jest szansa na wrzucenie z autu w pole karne. Strzela! Nie, nie ma gola, słupek! Ach, szkoda, strata. No i przejęli w ostatniej chwili. Ładne podanie. Cesar Peixoto. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. O, udało mu się ładnie podać. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ pięknie. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Takie strzały w dolny róg są prawie nie do obrony. Bramkarz nie ma czasu, aby odpowiednio zareagować. Dany. Herżakow. O, ładnie to zrobił. Przejęli piłkę. Javi Garcia. Pereira.
Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Dobra piłka, teraz do kolegi. Dobre zagranie. Ach! No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Cezar Peixoto, Gaitan, Pereira. Zirjanow, Denisow. Zdążył w ostatniej chwili. Gaitan. Paul, rzut wolny, niewiele do końca. Czy to wykorzystają? Oba zespoły dokonują zmian. Oddał strzał głową. Jest gol! Mimo że prowadzą, zdobywają jeszcze jednego gola, jak widzimy po wtórce. Z przyjemnością oglądamy ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali rywali. Znakomicie gra głową ten zawodnik. Denisow. Sprytnie teraz. Świetne podanie. Próbują rozegrać po skrzydle. Ładnie dograł. No, strzela! Mecz właśnie się zakończył. Zaskakujące, takie spotkanie rozegrali na najwyższych obrotach. Mimo że przecież był to tylko mecz towarzyski. Dziękujemy, do usłyszenia wkrótce. Żegnają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.